Siemano, lecimy kolejnego dunga. Tym razem jest to jaskinia lodowcowego wodospadu. Też myślę, że to będzie taki szybki dung jak poprzedni. Zobaczymy. Teraz robię dungi na tym, na najłatwiejszym poziomie trudności, bo nie ma za bardzo sensu robić na najwyższym. Tylko dopiero, bo szkoda czasu, nie? Tam powiedzmy jakieś tam bardzo wybitnych nagród za to nie ma. Dopiero tam te endgame'owe dungi opłaca się robić na najwyższym poziomie trudności. Więc teraz sobie lecę te dungi na tym najłatwiejszym, żeby po prostu jak najszybciej zrobić te dungi i jak najszybciej wbić. Jak najszybciej wbić ten maksymalny poziom, czyli 65 jest maksymalny. Z tego co wiem, to ten drugi poziom, ten poziom duszy można wbić jakiś większy, ale ten normalny to tylko 65. Ale tu dipsy robią. Jestem czwarty. Ale to pewnie później odrobię. Sobie te dipsy. Spokojnie, o już trzeci jestem. Niewiele mi brakuje do drugiego, tylko ten pierwszy jak wywalił ty. No, spory dipsy ten pierwszy zrobił. Byłoby też tak porozrzucane. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co bić pojedynczo. Pojedynczo tych mobów. Szkoda czasu. Tutaj widzę jakiś minibosik rozwalony już. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Później postaram się nagrać te daily dungeony, bo są też tutaj takie dungeony, tak jak daily questy w innych MMO, nie? Że po prostu. Że raz albo tam kilka razy dziennie można takiego dungeona zrobić i to się codziennie o jakiejś tam godzinie resetuje. No to raczej takie typical dla każdego MMO. Takie dungi. Dobra, idziemy dalej. No tu już bossik chyba jest. To już chyba bosik. Mamy coś pewnego? O, coś poleciało. A nie zdążyłem tego ogarnąć. Co tu mamy? Łe, lipa. Dobra, mamy bosika. Więc nawalamy wszystkie skille w bosika. Cofamy się. I teraz pójdzie laserek. No, ten boss już trochę HP ma. O, fuck, ale mi wywalił ty. W ogóle nie ogarnąłem, że mam tak mało HP. XD. Not enough energy.
No ale spoko. Raczej łatwy jest ten bosiek. Bywały gorsze bossy. Nie wiem po co podka wypiłem, myślałem, że mam mało HP, bo ekran nagle zrobił się taki czerwony. No i tyle. A nie, to też czy nie koniec? Nie, to chyba koniec. To była komnata z bossem. Zbieramy sobie itemsy. A zaraz zobaczymy, czy to koniec, czy nie. Jeszcze jakaś komnata tutaj jest. Z tego co widzę. Ale nie wiem. Nie, tu już chyba nie ma żadnych mobów. Już każdy sam tutaj przed, to jest tylko quest do skończenia. No i tyle, no tak wygląda ten dungeon. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy, czy coś fajnego poleciało. Sam syf oczywiście. Otworzymy sobie kostkę. A z kostki eliksir szybkości ataku. 5% szybkość ataku na 30 minut. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Halo.